Elo, elo, siemandero, ja jestem DJ Mamona i witam was w kolejnym odcinku z naszego, oj, kurde, Minecraftcika. Dzisiaj, no zobaczymy dzisiaj może na spontanie, ojej, wleciałam w wodę. Pójdziemy do dżungli. O, tu mamy nawet trochę drzewek, żebyśmy mogli sobie ściąć. Mogą mi się do czegoś przydać. Także dzisiaj robimy spontan, jak zawsze. Może nawet znajdźmy jakieś arbuzy. O! Dobra, tu zrobimy zapchanie. O, dobra. Patrzymy, gdzie tu można iść. Tu woda się rozlatuje pod drzewem. Patrzę, żeby zebrać nasionka i nie zrobić ogrodu. Także będzie potrzebna nam ziemia. Więc myślę, że się zajmiemy kopaniem ziemią. W ziemi. O, zrobimy mały wodospadzik. A przynajmniej ziemi będziemy mieli dużo. O, łowieczka! No i teraz będziecie słyszeć grę, bo nastawiłam, żeby były słyszalne dźwięki. I chyba tyle będziemy potrzebować. Wracamy. Bo widzę, że już zachód słońca. I myślę, czy by tego ogrodu nie postawić gdzieś właśnie na wodnym terenie, żeby mogło to wsiąknąć trochę wody. I nie wyrosły piękne. Zobaczmy jeszcze tutaj tą jaskinię, bo ja jestem ciekawa, czy coś tutaj jest. Nie, nic nie ma. Ała. I myślę, czy by gdzieś obok mojej plaży nie postawić.
Na razie pójdźmy spać. Chyba znowu będzie Alwina. Przepraszam, zapomniałam znowu ustawić. Więc będziecie musieli się nacieszyć żeńską wersją. I chyba ten ogród postawimy tu. Chyba zrobimy na tą samą szerokość. O, teraz tu trochę, tu trochę. Jak będzie potrzeba ziemi do wybudowania terenu, to chętnie. Chyba będzie potrzebne, bo raczej myślę, że te 64 to nie starczy. O, dobra. Patrzę, ale nic nie ma.
Czyli pewnie wyciągnęłam. Sprawdzę tylko, ile mam minut, bo wolę sprawdzić. Dużo. Ale jeszcze nie na tyle, aby z odcinka nie rezygnować. Chyba będzie potrzeba dużo ziemi. To będą takie moje małe pola uprawne, no w sensie nie są małe. Łatwiej by mi było budować na Game Mode 1. Ale dla was zrobię dzisiaj tak, że dobra.
Chyba niedługo znowu pójdę spać. A jak nie zdążymy w dzisiejszym odcinku z ogrodem... O! To zrobimy go jutro, gdyż mam ferie i bym chciała zrobić kolejny odcinek. O, dobra. Najwyżej wykopię kolejne snopki. Bo mnie jeszcze tam zostało. Wybaczcie, że dzisiaj jestem taka trochę nie w sosie, pomimo nagrywania odcinka i chęci, ale problemy zdrowotne, nie chcę mówić jakie, bo to trochę przytłaczające. Więc zrozumcie mnie, że dzisiaj mogę tak bez humoru gadać. Chociaż u purposza to wyglądało zupełnie inaczej, ale dzisiaj to... Ale spokojnie, dzisiaj streama poprowadzę. A, w sensie zapraszam was jeszcze na kanał Sonika Monika i na, jeżeli się nie zepsuje, przepraszam, na Kick Soniczka, tylko najlepiej wejdźcie na Chroma bądź przeglądarkę, którą Kickops z Kick ma dobre stosunki. Więc bardzo chętnie zapraszam na te obie strony. Polecam też zaobserwować. A nie ominą was streamki. Teraz robimy akurat tak, że przez ćwiczenia mogę być trochę później. Więc gdzieś tak 20-21 piątki. Zapraszam serdecznie. Wyślę wam link w opisie. Linki i polecam je sobie wkleić do swojej przeglądarki. A ja kopię tutaj, robię kopu kopu. Dobra, jest pełno ziemi. Teraz tu trochę. Już się nam platforma powiększa pięknie. O, dobra, dobra, teraz jest git. Chyba starczyło.
Dobrze, że warto było dokopać się do pozostałej części. I już chyba dalej nie będę powiększać. Tylko od razu zrobimy chyba sobie teraz motykę samemu. Bez game mode'a. Game mode'a. Chyba, że gdzieś mam. A chyba nie. No to co? Pokopiemy trochę kamienia i zrobimy trochę lepszą. Starczy. I trochę... Włożymy na razie mączkę. Albo żelazną zróbmy. Też będzie fajnie. Mamy od razu żelazną. Tylko pewnie muszę zrobić ten, nie? No, bo ja chyba nie mam. My sobie ją ustawimy w domu. Stół rzemieślniczy. No i zaczynamy skrobać. Ładnie. I chyba to wszystkie ziarenka, które wykorzystaliśmy. No, no, no. Ładnie, ładnie, żeśmy poszli z odcinkiem i chyba zajęło nam tylko budowa ogrodu, nie? Ale coś może jeszcze będziemy mieli. O, możemy zrobić dodatkowe nasiona. I mamy... 19 nasion arbuza. Pięknie. No dobra.
Muszę dokleić. Żeby nie... No to... Co? Ja swoją Alwiną, bo niestety nie zmieniłam znowu skórki, dziękuję ślicznie za oglądanie. Dzisiaj zajęliśmy się budową ogrodu. Wiem, że krótkie odcinki teraz są, ale czasami nie mam humoru, albo po prostu no... niezbyt dobrze wyglądam. Także uszanujcie to, jeżeli będziecie tam chcieli. A ja się w tym czasie z wami żegnam. I do zobaczenia jutro, bo mam ferię teraz i jestem gotowa na to, żeby w czasie ferii zrobić nawet po 2 odcinki. No i myślę, że nawet po szkole, jak przyjdę już znowu do szkoły, to nie wplątać tego w życie. Także dziękuję wam bardzo serdecznie wśród blasku zachodzącego słońca. Do zobaczenia!